Więc tak, ja najpierw was poproszę, żebyście się trochę odsunęli, bo będę potrzebowała dużo miejsca. Bardzo dziękuję. Więc nazywam się Elżbieta Boroszko, mam 9 lat, chodzę do szkoły podstawowej w Kobylnicy, uczęszczam na zajęcia fotograficzne do pani Jadwigi Girsa-Zimny w Słowskim Ośrodku Kultury. Dzisiaj opowiem wam o technice, którą się tam nauczyłam. Jest to malowanie światłem. Malowanie światłem jest to technika wykonywania zdjęć polegająca na głównie na barwach i świetlnych zmianach. Tutaj właśnie widzimy na tym obrazku malowanie światła. Zdjęcie to powinno być na długim czasie naświetlenia w ciemnym pomieszczeniu lub w nocy. Na górnym obrazku widzimy zdjęcie tak też w ciemnym pomieszczeniu i na długim czasie i widać te świetne smugi. A na dole widać na krótkim czasie w tych samych warunkach też zrobione takie same zdjęcie. Tylko po prostu wyjdzie czarna plama. Osoba, która jest modelowana, tak to powiem, jak widzieliście na pierwszym obrazku, musi się poruszać, żeby nie było jej widać na zdjęciu. Tutaj widzimy, osoba się nie porusza i widać jej nogi. Właśnie widać jej nogi. Do wykonywania takiego zdjęcia musimy mieć w ciemnym pomieszczeniu, mieć źródło światła, na przykład latarkę, aparat z możliwością regulowania czasu naświetlenia, no i musimy też mieć pomysł dobry. I tak, nie musimy tylko malować, obrysowywać osobę ani rzecz, możemy także pomyśleć sobie i zrobić imię swoje, rysunek, kształt i może zrobimy taki, może spróbujemy zrobić takie zdjęcie. Na przykład najpierw wam pokażę, tutaj jest moje imię, Ela, ja je narysowałam i taki to jest efekt. Możemy też, na przykład zrobiłam strzałę stercem. Możemy, także to jest kilku osób, taki człowiek, który jest przy tablicy, ale to już z kilku, z różnymi latarkami. To jest pianino, też z kilku osób, które wykonaliśmy w Słowskim Ośrodku Kultury. A to jest serduszko właśnie, też mówiłam, że możemy zrobić je takie, tylko w ciemnym pomieszczeniu. No a teraz spróbujmy zrobić takie zdjęcie. Dobrze, to wybiorę jedną osobę. Może... Jak masz na imię? Dobrze, Patrycjo. Więc ja dam ci latarkę. Osobę. Może weźmiemy. Może teraz dla mnie jakiegoś chłopczyka. Staj obok Patryki. Powiedzcie właśnie. Dobrze, Mikołaju.
Teraz tak. Patrycju, spróbuj obrysować Mikołaja, ale musisz się ruszać. Czyli tam biegać. Dobrze? Gotowi? Start! Dobrze. Teraz zobaczymy, jak to wygląda. No, może być. Okay. Jeszcze bez... Dwie osoby. Tak. Ciebie? Tak, ty? I jeszcze jedną osobę, dziewczynkę. Okej. Mamy dwie osoby. Jest tak. Okej. Więc tak. Ty, Kasia, poczekaj. Ty zrobisz coś innego. Najpierw, jak masz na imię? Zosia. Napisz swoje imię. Pamiętaj, żeby się ruszać. Jak ja powiem start, piszę swoje imię. A ciebie teraz weźmie. Gotowi? Do startu? Start! Dobrze, koniec. I patrzymy. Ups. Spróbuj jeszcze raz, dobrze? Możesz się trochę dźwignąć, żeby aparat widział. Teraz. Narysuj jakiś kształt, kółko może być, kwadrat, tylko pamiętaj, ruszaj się. Ja? Tak. No dobrze, może być. Daj na i usiądź się na miejscu. Teraz zrobimy zdjęcie i pokażemy wam, co wyszło. Teraz zobaczymy za chwileczkę, jak to wyszło. To jest pierwsze zdjęcie. Możemy też robić różne inne rzeczy, na przykład rysować mu skrzydła. Wszystko możemy zrobić. Tutaj jest imię. Jak widać, na tym zdjęciu Zosia się ruszała, tak, ale jak się ruszała, to coś takiego robiła. A trzeba się ruszać z boku na bok. I trzeba pamiętać, że imię powinno być jakby odwrotnie. Odwrotnie, żeby było je widać. To i dwa razy zrobiła Zosia. Teraz już trochę lepiej. A tutaj zrobił chłopiec i zobaczcie. To jest spirala właśnie, dobrze zrobiona. Tu jest pokazane właśnie. I jeszcze... I to jest koniec. Ja chcę was szczególnie zachęcić do fotografii. Można robić natury. Wszystko, co was zaimponuje. Dziękuję bardzo.